powiedz, jak łączysz. Jest. Ponad 40 lat wytężonej walki z warozą, głównie przy pomocy syntetycznych akrycydów, przyniosło efekty. Między innymi jest to spadek skuteczności dotychczasowych, tradycyjnych sposobów walki z warozą. W momencie, kiedy w rodzinach jest czerw kryty, oraz wzrost zawartości akarycydów w wosku. I żeby zminimalizować, a długoterminowo ograniczyć te problemy, jednym ze sposobów jest przerywanie wychowu czerwiu w rodzinach w połowie sezonu, bądź też inna nazwa tej metody to skierowanie wychowem czerwiu. W każdym bądź razie, jak go zwał, tak go zwał. Obydwie metody, czy obydwie nazwy określają doprowadzenie rodziny do stanu bezczerwiowego przez izolację matki w różnego rodzaju izolatorach, aby zwalczanie warozy przeprowadzić w stanie bezczerwiowym. Czy generalnie sytuacja jest trudna, jeżeli chodzi o zwalczanie wara, czy nie? Są tutaj dyskusje, bo z jednej strony jedni mówią, że nic nie świadczy, jakoby istniał problem, bo wskaźniki mamy dobre, rodzin przybywa, pszczelarzy ubywa, pszczelarzy również przybywa. Z tym, że niestety tych wskaźników nie znają ani nasze uczelniane pszczoły, ani nasze uczelniane roztocze, albo my już nie potrafimy pszczelarzyć. Bo generalnie, jeżeli chodzi o skuteczność walki z warozą, a później zimowle rodzin, dużo efektywniej zimują te, w których zastosujemy właśnie walkę z warozą w stanie bezczerwiowym. Wspomniałem, że do tego samego celu prowadzi kilka różnych dróg, metod, może nie tego samego, ale zbliżonego. Między innymi my tutaj stosujemy izolatory, rozwinięcie, takie rozwinięcie pewnego pomysłu, izolatory, w których matki nie mogą czerwić. Dzisiaj mamy 24 dzień od zaizolowania matki. W zasadzie w rodzinie nie ma już czerwiu, dlatego możemy ułożyć gniazdo. Jest to dogodny moment do wycofania plastrów ciemnych, nie nadających się do zimowli, na dostosowanie gniazdo do siły rodziny. Następnie należy podać pokarm w ilości takiej, żeby rodzina zgromadziła przynajmniej 5 kg, czyli ten żelazny zapas, bo inaczej uwolniona matka rodziny, nawet po uwolnieniu matki, nie wejdą w intensywny wychód. O tej porze ten żelazny zapas jest konieczny. W zasadzie tutaj wszystkie plastry spełniają normy w tej rodzinie. Dlatego wracając z powrotem na swoje miejsce, po tym przeglądzie zostanie uwolniona matka, zostanie podany pokarm, uwolniona matka, następnie zastosowany akarycyd. W stanie bezczerwiowym obecnie promuje się użycie kwasu szczawiowego. My jeszcze go nie stosowaliśmy o tej porze, ponieważ prowadzimy różnego rodzaju doświadczenia i musimy używać też leków o uznanej skuteczności. Tutaj zastosujemy paski z akarycydem na okres 5 do 7 dni. Jest to tak zwana metoda kombinowana. I zwróćcie Państwo uwagę, że pozwala na znaczne ograniczenie użycia środków chemicznych, ponieważ zamiast 8, a nawet 10 tygodni stosowania tych pasków w rodzinie, tutaj wystarczy około tygodnia, co nawet w tym wypadku powoduje kilkakrotnie mniejsze pozostałości w rodzinie i większą skuteczność walki z warozą.